Szczególnie mi się podobają te piękne rzeczy i ogrody. One ślicznie wyglądają, one są piękne. Zawsze mówię, że to jest idealne właśnie miejsce. Normalnie ptaki z Polski wylatują w tamtym kierunku. Pani Aleksandro, słyszałem taką rozmowę krótką, że rzeźby się Pani podobają, urocze miejsce. Te fotografie koabitują nieźle z rzeźbami, prawda? Absolutnie, zgadzam się. Tym bardziej, że ona była otoczona kulturą i rzeźbami, może nawet ludową historią swojego Meksyku. A Meksyk jest przecież krajem, w którym rzeźby, szczególnie ludowe czy religijne, są bardzo, bardzo praktykowane. Tak, korzystam, żeby w tyle mieć pana Kellera tutaj. Oczywiście. Bo to jest jednak duża sprawa, że poświęcił swój czas, energię i dał do tutaj publiczności możliwość zobaczenia tak pięknych rzeczy. To położenie jest absolutnie fantastyczne, jest piękne, przepiękne, a rzeźby w ogrodzie tak jakby tam były od lat i należą do tego. Nie wiem, czy pan widział tam przy końcu, przy jeziorku, rzeźby? Mi się wydaje, że żeby je poznać, trzeba tu spędzić 2-3 dni, prawda? Pod różnym kątem. Pani zna pana Marka Kellera. Czego pani by mu życzyła na najbliższe 20 lat twórcze? Przywożenia może więcej jeszcze kultury Meksyku. O, już widzę, że wszyscy wyczuwają, prawda, dobre chaty. Pana, prawda? A może pana, nie? A może tak, nawet nie wiem. Ucieka nam główny bohater, nie szkodzi, mam nadzieję, że zaraz przyjdzie. A widziała pani takie zdjęcie Frida Kahlo z psem? Podobno tak. To są psy, które się przywiązują do właściciela. Wszystkie psy się przywiązują, ale te psy wydają się właśnie podobne bardzo do tych ze zdjęć Fridy i bardzo możliwe, że on je przywiózł z Meksyku. Aż tak? Ja bym się założyła, że tak jest. Czyli to dla nas było duże przeżycie, dla pani, dla mnie. Coś na temat jego społecznej działalności, bo to jednak duży wysiłek i duży trud sobie zadał, żeby ta sztuka dotarła do normalnych ludzi. Zgadzam się i tak jak wspomniałam, mógł nic nie robić na ten temat, ale właśnie to robi i zaprasza. Słyszę, że mają tu być koncerty i różni inni artyści, a Frida jest przecież ubóstwiana, szczególnie przez kobiety. Ona wyzwoliła kobiety z opresji, można powiedzieć. Więc właśnie, a szczególnie właśnie w Meksyku, więc pan sobie wyobraża. To tam jeszcze tu nie było jej. Absolutnie. Zgadza się opinia z tą opinią koleżanki, że Frida Kahlo była takim jakby sprzymierzeńcem kobiet w swojej walce o niezależność artystyczną. No oczywiście ona jest symbolem feminizmu w tej części świata łacińskiej, powiedziałabym. Absolutnie. Tak, tak, tak. Dlatego taka pasja w tych wszystkich pamiątkach, gdzie jest freedomania, polega na tym, że te wszystkie panie, które robiły te piękne gadżety różne, mają jej portret. I to jest cała ta adoracja Fridy z jej własnego kraju, już nie mówiąc o innych krajach łacińskich. Mężczyźni też jednak uznali jej autorytet, bo przecież banknot jest z jej podobizny. W tej chwili powinna być adorowana i respektowana przez cały świat kobiet, a już nie, Meksyk musi być strasznie dumny z niej. Ja mam taką na żywo jedną ideę. Teraz korzystam, że pani zna Niopek, to jest jej taka osobowość. To ja wymyśliłem, że może kiedyś by przyjechała i połączylibyśmy te fotografie, rzeźby z muzyką, żeby jeszcze inna sztuka. Absolutnie, zgadzam się. Pomysł, to jest wspaniały pomysł. No właśnie. A już długo jest pani w Polsce? Nie, ja przyjechałam dla Staszka, dla mojego brata, bo w Karolinie. What do you feel after exposition of photo? It's a wonderful exhibition. Modern photo. Yes. Taken 50 years before. Exactly. She's a great artist, Frida Kahlo, and I think everybody likes her story. And it's a real great pleasure to come to this beautiful place of Mara Keller. And he does so much for art. He promotes so many artists. Normally young artists, but this time he went to history. And wonderful for people to see these things. I think that.